będzie pochwalony jest Chrystus. Poświęcę teraz wodę, którą będziemy pokropieni na pamiątkę Chrztu Świętego. Wszechmogący i wieczny Boże, Ty chcesz, aby przez wodę, która podtrzymuje życie, służy do oczyszczania, również nasze dusze zostały oczyszczone i otrzymały zadatek życia wiecznego. Prosimy Cię, pobłogosław tę wodę, którą na chwilę będziemy pokropieni. Odnów nas źródło swej łaski, broń od wszelkiego zła nasze dusze i ciała, abyśmy mogli zbliżyć się do Ciebie z czystym sercem i otrzymać Twoje zbawienie przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Żegnam się. I powiem słowa błogosławieństwa Bożego. Niech Bóg Ci błogosławi. Niech Cię zachowa od wszystkiego złego. Niech Cię prowadzi, niech Cię strzeże, abyś wyrastał w łasce u Boga i u ludzi. Niech Matka Boska ma Cię w opiece, abyś był radością Kościoła i Ojczyzny. I ja Ciebie błogosławię, zrób Cię tak krzyża. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. My Ci ucałujcie dłonie rodziców teraz, dobrze? O, tak. Chodźcie. Radujmy się i radujmy się mi. Oto jesień, oto jesień, który dał nam Pan. Oto jesień, oto jesień, który dał nam Pan. Weselmy się, weselmy się i radujmy się mi, i radujmy się mi. W Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Niech jest najpiękniejszy dla naszej duszy raj, gdy kwiaty wolne kwitną i śpiewa cudny maj. Weźmiemy Twoje serce w promieniu blasku róż i stań przed tronem Pana pod stopy Pana wzdłuż. Twe życie jest cieniem, twe życie jest kwitą, to ciągle ucieka i ginie. Więc kochaj Jezusa, ten wielkie masz tylko, ten dzień dzisiejszy jedynie. Oddaj się w ręce Boga i strzeż czystości duszy, a wszelka moc zdradziecka na tobie usłyszy skruszy. I dojdziesz nieskalany do niebios jasnych wroga, lecz wiarą i ufnością oddaj się w ręce Boga. Czcigodny księży proboszczu, przed kilkoma laty z troską i miłością chrześcijańskich rodziców przynosiliśmy nasze dzieci do kościoła, prosząc dla nich o chrzest, o łaskę, o wiarę. To święte Boże życie, które otrzymały na chrzcie, chcieliśmy w nich utrzymać i rozwijać. Sami, jak potrafiliśmy, mówiliśmy im o Bogu. Potem posyłaliśmy je na lekcje religii, aby bardziej poznały Chrystusa
i pokochały go swoim dziecięcym sercem. Dziś wobec zgromadzonej tu rodziny i całego Kościoła prosimy Ciebie, drogi księże, abyś w czasie tej uroczystej mszy świętej udzielił naszym dzieciom pierwszej komunii świętej. Prosimy o modlitwę w czasie najświętszej ofiary, aby one wytrwały w wierze swoich ojców i czystej miłości do Boga i świętej Matki Kościoła. Uczynię to z wielką radością. Przeprośmy Pana Boga za grzechy nasze, byśmy godnie sprawowali najświętszą ofiarę, intencja dla wszystkich zgromadzonych w sprawiedliwy sposób, intencja naszych dzieci. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przedobłagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Bóg przed wszystkim wieki wieków.
Czytanie z Dziejów Apostolskich. Gdy Jezus został wzięty do nieba, apostołowie wrócili do Jerozolimy z góry zwanej Oliwną, która leży blisko Jerozolimy w odległości drogi szabatowej. Przybywszy tam, weszli do sali na górze, przebywali w niej Piotr i Jan, Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza i Szymon Goliwy, i Juda, brat Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa i braćmi Jego. Oto Słowo Boże. Aleluja, Pana za Pana świętego.
od Paschału i będzie tak, jak było w pierwszy dzień. Pan z wami, słowem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział mu: ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało za życie świata. Sprzeczali się więc między sobą Żydzi, mówiąc: jak on może dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba zstąpił. Nie jest on taki, jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrystus.
Ewangelii kładą naszej grzechy. Święty, zgaś mi, dobrze? Co by się palił nam? Kochane moje dzieci, kochani rodzice, chrzestni, babcie, dziadkowie, ciocie, wujkowie, a więc cała familia, czyli rodzina. Dzień pierwszej Komunii Świętej to niepowtarzalne przeżycie duchowe i wyjątkowa uroczystość, którą wraz z dzieckiem świętuje cała rodzina. Owszem, jest uroczyste przyjęcie, są też mniejsze czy większe, cenniejsze prezenty, które mają podkreślić ten radosny charakter tego dnia. Mówię podkreślić, że skupienie na istocie wydarzenia, co jest w dniu dzisiejszym najważniejsze. To, co materialne, nie może przesłać nam tego, co jest duchowe. Powinniśmy zatem pomóc dzieciom dotrzeć do przychodzącego Jezusa i usłyszeć Jego głos. Pan Jezus, ten sam, który urodził się w Betlejem, który wzrastał w Efratacie, który stał się Bożym nauczycielem, wędrował przez ziemię palestyńską, ziemię świętą i nauczał o Ojcu, o Bogu. I mówię o ogromnej miłości, jaką Bóg ma do każdego człowieka. I tę miłość udowodnił. Umarł za nas wszystkich na krzyżu. Po to, abyśmy my mieli w sobie życie Boże. Ale Pan Jezus, zanim umarł, to najpierw spotkał się z uczniami swymi, apostołami, na ostatniej wieczerzy, w wieczerniku i powiedział wtedy na chlebek, który wziął do swoich rąk, to jest ciało moje. Bierzcie i jedzcie, czyli spożywajcie. A potem przemienił wino w swoją krew i mówił, bierzcie i picie, to jest kielich krwi mojej. To czyńcie na moją pamiątkę. I kochani moi, to wydarzenie z ostatniej wieczerzy, z wieczornika, trwa do dnia dzisiejszego. I Pan Jezus powiedział, trwać będzie do końca świata. Do końca świata. On będzie przychodzić pod postacią tego białego chleba, białego płaska. Kiedy dzisiaj, w czasie tej mszy świętej, podniosłem go wysoko nad naszymi głowami, na swoich rękach, wtedy wpatrujemy się w Niego. To jest mój Pan, pod postacią chleba, który przyszedł dla mnie. On mnie tak bardzo kocha. I kiedy ja klękam przed tym ciałem Pana Jezusa, my też pochylamy głowę. To znak szacunku, hołdu i adoracji naszego Pana. Pan Jezus przychodzi do nas w tym znaku. Przychodzi do nas, powiem tak, po cichu. To ja jestem, mówię, w tym znaku. A ten, kto naprawdę kocha, przychodzi po cichu. Tak, żeby nawet nie było widać. Przychodzi, żeby służyć. Pan Jezus przychodzi po cichu, niedostrzeżony, ukryty pod postacią tego białego chleba.
ludzi i mówi: bierzcie i pożywajcie, abyście nie ustali w drodze, bo przez wami jeszcze ujdzie. A człowiek by mógł żyć, rozwijać się, dorastać, musi jeść. Doświadczyliśmy już nieraz. Tak wracaliśmy ze szkoły bardzo głodni. Wpadamy, no mam uczyć, daję jeść, daję obiad. Już jak ja głodny jestem. Mamusia szybko nalewa obiad, stawia na stole na pięknym talerzu i wsuwamy go, czy zjadamy. Potem po obiedzie czujemy się silniejsi. A sam Pan Jezus wiedział, że nam będzie potrzebny ten pokarm duchowy. Bo jesteśmy niesłabi. Wierzcie i posilajcie się. Życie jest trudne. Droga jeszcze daleka. Posilajcie się, abyście nie ustali w drodze. I dzisiaj do was, dzieci kochane, specjalnie diakon czytał Ewangelię o chlebie życia. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił niebo, mój Pan Jezus. A kto będzie ten chleb spożywał, będzie żył na wieki. A chleb, który ja dam, jest moje ciało. Jest moje ciało. Żyć tego nie mogli zrozumieć. Oni myśleli, że to właściwie to Boża prawda, że duś się zjada. Tak rozumieli na wojenkowski sposób. I mogli to w to uwierzyć, że Jezus jest obecny pod postacią tego chleba. Jak mówi Ewangelia, sprzeczali się między sobą, a nawet kłócili się między sobą. Jak to jest możliwe? Chyba jednak się popełnił błąd. A Pan Jezus, zauważcie, przy swoim dalej, który twardo stoi i mówi: za prawdę powiadam was, to jest ciało moje. To spożywa, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa, żyje, trwa we mnie, a ja w nim. Ja właśnie święty Paweł apostoł w liście do Galatów w Mrzeżach napisał takie piękne zdanie, którego wyniosłem się na pamięć. Żyję ja, już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kiedy właśnie on przyjmował komunię świętą, sprawując przysięgą, wiedział, wierzył i wiedział, że przyjmuje za Chrystusa i że Chrystus właśnie w nim żyje. Mi kochani, chcieli od tego dnia, pierwszej komunii świętej, jeszcze bardziej i zrozumieć, i uświadomić sobie, i uwierzyć, że każda msza święta jest powtórzeniem ostatniej wieczerzy, że podczas każdej mszy świętej widzi, jak Pan Jezus przez kapłana przelewa chleb i wino swoje ciało i swoją krew. Chcąc mówić także, że Pan Jezus chce, abyśmy tak jak apostołowie przyjmowali go często, to niedzielę można go przyjąć. Przy okazji rekolekcji, spowiedzi i pierwszej komunii świętej, czy w czasie wierzchowania, jak nasze starsze dzieci przyjmą wierzchowanie w tym roku, czy jak klasa czwarta rano przyjęła, odmówiła przy życiami Ducha Świętego, czy w różnych okazjach, ale możemy go jeszcze przyjmować, nawet codziennie. I Pan Jezus, tych ludzi, którzy mają czas i chcą przyjść do Kościoła w dzień powszedni, nazywa błogosławionymi. Błogosławieni jesteście. Czyli wyróżnieni, szczęśliwi, zasługujecie na to, bo wasza wiara nas tutaj do Kościoła prowadzi.
przyjmować Komunię Świętą? Właśnie po to, by z Jezusem łączyć się. Ale mówi tak, jak ja żyję w Ojcu, czy jestem z Ojcem złączony, ze swoim Bogiem w niebie, tak pragnę, aby ci, którzy mnie spożywają, czy mnie przyjmują, byli ze mną złączeni. Pan Jezus taką powiedział piękną przypowieść o krzewie winnym, o takim drzewku. I mówi, że to drzewko ma dużo gałęzi. I te gałązki są zielone tylko wtedy, kiedy nie są naderwane, bowiem złamane, ale trwają przy tym drzewie, pobierają z niego soki, rozwijają się, są zielone, kwitną, wydają owoce. I Pan Jezus posłużył się tym przykładem, by nam tę prawdę o złączeniu z Nim przypomnieć, udowodnić. Człowiek też żyje życiem Bożym, czyli jest żyjącym z Chrystusem wtedy, kiedy Go właśnie przyjmuje. I zauważmy, że ludzie dorośli dobrze rozumieją, mężczyźni, kobiety, młodzież i dzieci, babcie i dziadkowie bardzo to dobrze rozumieją. Dlatego wszyscy kochają Pana Jezusa, chcą Go często przyjmować właśnie w Komunii Świętej. Robią wszystko, by zawsze być z Jezusem złączonym. To jest właśnie spełnienie woli Pana Jezusa. Ojcze, chcę, aby byli ze mną. Tak mówi do Boga. Ojcze, chcę, aby wszyscy, którzy we mnie wierzą, którzy nie przyjmują Komunii Świętej, byli ze mną zjednoczeni, a przeze mnie byli z Tobą właśnie zjednoczeni. I przyjmę Komunię Świętą po to, by żyć na wieki. To sam Pan Jezus powiedział, kto spożywa moje ciało, żyć będzie na wieki. A zawsze do Ojca. Komunia Święta również nas jednoczy z ludźmi. Wyobraźmy sobie taką scenę. To przeżywamy na co dzień. Gdy w domu odbywa się uroczyste przyjęcie, wtedy wszyscy siedzą przy stole. Są ze sobą włączeni radością, miłością. Są rozmawiają ze sobą, uśmiechają się do siebie. Biorą z tego samego stołu posiłek i spożywają. Bo tak powinno być. Przy każdym stronie. Wszyscy są pogodzeni. Wszyscy powiemy naszym językiem kochają się. I tak Pan Jezus chce, by było przy jego stole, który nazywamy ołtarzem. Przygotowujemy się wszyscy do tego spotkania poprzez oczyszczanie naszych serc. Mieliśmy okazję wczoraj tutaj pojednać się z Panem Bogiem w sakramencie spowiedzi. No i żeśmy pojednali się na pewno wszyscy w rodzinie, żeśmy może przeprosili drugiego, jednego przebaczył, a więc prowadziliśmy taką atmosferę miłości. Więcej, żeśmy pomodlili się w tych intencjach, by być dobrym dla innych i inni by również dla nas byli dobrzy. Tworzymy w ten sposób jedną rodzinę. Żeby to zrozumieć, wyobraźmy sobie taki przykład życia ziemi, życia rolników. One lepiej się na tym znają, to są szpęce właśnie w swojej dziedzinie. Widzieliśmy na pewno na polu kłosy zboża, powiedzmy pszenicy. Widzieliśmy też taką białą kostkę, którą ksiądz trzyma w kościele. W kłosie jest wiele ziaren, ale kiedy młynarz się zmierzył na mąkę, a piekarz tej mąki upiecze chleb, to wszystkie ziarna, które w tym kłosie obok siebie były, teraz są ze sobą złączone w jednym chlebie i nie można ich już rozdzielić. I nie można poznać, które jest którym. Tak Pan Jezus mówi, nasze serca w czasie Komunii Świętej łączą się ze sobą tak ściśle,
że tworzą ogromne ognisko miłości. A Pan Jezus mówi, a moja miłość jest rozlana w waszych sercach. I właśnie wtedy Jezus przychodzi do każdego człowieka ze swoją miłością i sprawia, że tworzymy tę jedną rodzinę, a we mszy świętej nazywamy to komunią świętą, czyli wspólnotą, złączeniem się, zjednoczeniem. Podczas ostatniej wieczerzy też Pan Jezus mówi tak: Ojcze, spraw, aby wszyscy, którzy we mnie wierzą, byli jedno. A właśnie byli jedno. Czyli byli jedną rodziną, kochającą się, wspomagającą, byli zawsze razem. Dlatego, moi kochani, chodź mi wszystko, by taką rodzinę tworzyć. Być zawsze razem. Bądźmy dla siebie braćmi i siostrami. Komunia święta, moi drodzy, nie jest tylko nagrodą za dobre czyny, ale komunia święta to jest, pamiętajcie, zadatkiem na zbawienie. A kto z nas by nie chciał być zbawiony, czyli już człowiekiem szczęśliwym? Na pewno wszyscy. Dlatego komunia święta prowadzi nas do tego zbawienia. A gdy na drodze trafi przeszkody, to Pan Jezus o tym wiedział. Już przewidział, że będziemy upadać na ziemi, czyli popełniać grzechy. I nam przychodzi z pomocą. Staje niejako na drodze naszego życia i mówi: zatrzymaj się na chwilę. I pomyśl. Tak pięknie właśnie Paweł dzisiaj mówił na powitaniu nas, rozpoczęciu przy świętej. Me życie jest dzieniem, me życie jest chwilką. Ten dzień dzisiejszy wie mam tylko, Panie. Tak. No nie wiem, ile jeszcze nic nie zostało. Dlatego staram się być Jezusem, by być szczęśliwym. Prosimy dzisiaj Pana Jezusa, by być zawsze z nami. A Pan Jezus powie: ale Ty staraj się być ze mną, bo ja zawsze jestem z Tobą. Czy Ty śpisz, czy biegasz, czy uczysz się, ja jestem z Tobą po wszystkie dni, aż do końca świata, ale Ty też bądź ze mną. I kochani rodzice, teraz proszę Was na koniec, żeby udać, róbcie wszystko, by dzieciom pomagać, przeżywać ten wiekowie. Dlatego bądźcie dla nich światem w Ewangelii, a więc bądźcie dla nich przykładem życia. Proszę Was wtedy na zawsze, idźcie do kościoła. Nie mówcie tak, to bywa w jednej rodzinie. Idź do kościoła dzisiaj. Ja pójdę może później, albo sam nie wiem, idź dzisiaj do kościoła. Ona może być w szali dla tej wojny, ona nie wiedziała, kiedy pójść. To jest źle. To jest niewychowawcze, ale ubieramy się. Skończy rano, idziemy do kościoła przed świętą. Taka jest rodzina Boża. Tak uczy nas Jezus. I pamiętacie Ewangelię, Jana 12. Maria i Józef zabrali dzieciątką Jezus. Nie powiedzieli: zostań w tym domu. Gdy pójdziemy do Jerozolimy, dalej muszę trzy dni robi. Wyobraźcie sobie. Albo mówię tak: to nie, Panie Jezu, nasze dziecko, idź do kościoła, a nie zostanie w domu. A nie mamy. Ale przy rodzice biorą ze sobą na Jezusa. I tak ludzie, kochani, do kościoła, do kościoła, do kościoła, razem z dziećmi. Amen. Teraz stojąc, różmy wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego.
Pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale, stąpi żywych umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwały, który mówi przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na opuszczenie grzechu i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Stawiamy się do modlitwy wiernych. Przez usta naszych dzieci, które stoją przed nami, a których aniołowie oglądają oblicze Ojca w niebie, zanieśli nasze pokorne modlitwy do Boga. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, aby przechowali księżyc się, karmili się chlebem, który daje życie wieczne, nieustannie drogi do Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za Ojca Świętego Jana Pawła II, za naszych biskupów Stanisława i Romana i za naszych kapłanów, aby ksiądz z radością dzielili się Bogu z tymi, których prowadzą do niebieskiej Ojczyzny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o intencji naszej Ojczyzny, aby zawsze była jedna z Twoim Ewangelii krzyżowej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze dzieci, które przyjmą Cię po raz pierwszy komunię świętą, aby zawsze czerpały z tego źródła prawdziwą pobożność i czynną miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się w intencji nauczycieli i wychowawców naszych dzieci, aby w imię Boga mogli kształtować myśli i serca naszych dzieci. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą młodzież, nasze starsze koleżanki i kolegów, którzy w tym roku przyjmą sakrament wierzbowania, by byli mocni w wierze i podnosili obyczaje chrześcijańskie wśród ludzi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za rodziców, aby dla swoich dzieci, które kochają ponad życie, byli przykładem wiary, miłości do Boga, do Kościoła i umiłowanej Ojczyzny naszej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za dzieci, które mogą, tak jak nasze przedstawiciele, oczywiście do pierwszej komunii świętej, aby Bóg udzielił im poprzednich łask. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Można dzieci odejdą, tam przyjdą dzieci do rosnącej dalej z szaltę. Jasne, radosne i czyste, przychodzę Ci serce.
naszą wspólną ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy. Przed udział w świętą ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Naprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pan po swoim zmartwychwstaniu jawi się ukazał wszystkim swoim uczniom i na ich oczach wniósł się do nieba, aby dać nam udział w swoim bóstwie. Dlatego pełnią was paskalnik, radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chóry aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale bez końca, wołając: Święty, 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 Panu zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej, Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie, Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą, jednocześnie z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał ze strony apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący, uczynić te dary mocą Twojego Ducha, by stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to dobrowolnie wydał się na rękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamą i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. Dziękuję, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud wyrastał w miłości razem z naszym papieżem Janem Pawłem, naszym biskupami, Stanisławem Romanem oraz Stanem Duchowieństwem. Pamiętaj, Boże, o dzieciach pierwszokomunijnych. Błogosław im rodzicom, chrzestnym, całej ich rodzinom, zastawnicy Maryi, Bogu Rodzicy, Dziewicy, świętych apostołów, świętego Floriana, patrona naszej parafii i wszystkich świętych, którzy w ciągu wieku podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, Chrystusem i Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nimi jesteśmy, dlatego śmiejemy się do Boga śpiewać. Ojcze nasz, który się z niebie, święte imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego
nas spokojem, pomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu, bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest Królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w zmartwychwstania pozdrowieś uczniów słowami, pokój Wam. Prosimy Cię, nie zbawmy na grzech nasz, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą na pewne nas pokojem i doprowadź do pełnej jedności, gdy żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkim. Pan Boży, który łazisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Pan Boży, który łazisz rzeki świata, zmiłuj się nad nami. Błogosławieni, którzy są wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Modlitwa przed komunią świętą. Zbawicielu mój, i weź w posiadanie serce moje, pragnę gorąco połączyć się z Tobą. Kocham Cię, Boże mój, zamieszkaj w sercu moim, albowiem prócz Ciebie niczego nie pragnę. Ty jesteś jedyna moja pociecha, najwyższe szczęście i zbawienie moje. O Najświętszą Panu, opiekunko i Matko moja, Ty sama podaj mi Syna Twego, i pomóż mi chwalić i kochać Go miłością najgorętszą i nigdy nieustającą. Dobrze. Taka serdeczna prośba, byśmy nie popełniali błędu jak rano. Więc dzieci klękają na tych śnikach, obok dzieci, rodzice chrzestni, rodzinka, dobrze? A to, że nie związane z rodziną, nie się nie ma, dobrze? Tylko rodzina, zgoda? Umówmy się, tak ładnie, tak, takie przebywanie jest to. Proszę bardzo. Thank you.
naszą kość. Wydaje Kościół jednoczy się w Panie Chrystusem, Twoją głową, który żyje i króluje Bóg na wieki wieku. Najsłodszy mój Jezu, Boże i Panie mój, w głębi sercu moim, skądże mi to, że Ty mi radzisz mną i radzisz mi przychodzić do niego stworzenia Twego. Ach, nigdy mi nie uwierzył, gdybyś Ty sam mnie o tym nie upewnił. Wierzę, Panie, wierzę, że Ty sam, który się narodziłeś na świętszej Marii, Panie, tu dla mnie na krzyżu umarłeś i w niebie z Ojcem i Ducha Świętym umierasz. Jesteś teraz prawdziwy i istotnie w sercu moim obecny. Chwalam się Tobie jako Panu i Panu mojemu. Ofiaruję Ci na dziękczynienie za tak wielkie pobłogosławieństwa Twoje. Święty samego i cokolwiek dobrego od początku świata się stało, to spojrzenie na się będzie. Nie mówię Cię z całego serca miło, nie mogę Cię Pani bardzo śmierci. Zdaję się na wolę Twoją z ciałem i duszą swoją. Niech się ze mną wszystko stanie, podróż na świętszej woli Twojej. Tu mnie Pani ciesz, tu mnie każ. Tu mnie przepuszczaj, lecz odpowiedź świętości, niech mi oddali i przepuści na wieki, który żyjesz i pójdziesz z Ojcem i Duchem Świętym na wieki wieków. Amen. Dalej, czy Ci wiedzą? Godny księże i kochani rodzice, w imieniu szczęśliwych rodziców pragnę wszystkim podziękować. Kochany księże, ty wiesz, jak bardzo ojciec, matka kocha swoje dziecko. Jedynie ty w każdym momencie życia tych dzieci przychodzisz nam z pomocą, która jest od Boga. Gdy będzie trudno im iść przez życie, wesprzesz nasze prośby i modlitwy. Za pierwsze ich rozgrzeszenie, za dzisiejszą modlitwę i Słowo Boże, za Boga w Komunii Świętej, Bóg Ci zapłaci. Zaczekaj razem z nami, jak dzieci nam urosną i niech będą Twoją radością. Was wszystkich, którzy modliliście się dziś z nami, niech Bóg obdarzy radością naszych dzieci. Na dzień dzisiejszy i na całe życie naszych dzieci, niech Bóg nam pobłogosławi przed naszego kapłana. Dzieci kochane, tu macie za chwilę będzie książeczki. Módlmy się Panią Radziszką Świętej. To jest dzieczonka, którą właściwie przyjęli się Komunię Świętą, tata. I tutaj napisem tak jest. Nazywam się, piszę swoje ładne nazwisko, imię mama jest Cibisza Boszesna. Klawiatą piszę. Urodziłem się na przykład w Warszawie. A piszę dobrze, no kiedy? Moi rodzice to tata i mama napisze dobrze, tylko imię mamusi napisze dobrze. O, napiszesz. Mieszkam z nimi
Dan przypomina dziewczynką święty, cieszymy się bardzo. Ja znam już moje, ponieważ to... Znaczy, już to jest na góra, ale... A po komputer mówią, nie? Ale zawsze sam, jak nie wiem, z czego się bardzo cieszyć, że pana sam przyjechał dobrze. Więc tak jest, co samo pisze, dobra? Umawiamy się. A to będzie dzień pierwszy piątków miesiąca. To każde dziecko będzie o tym przypomina na katechezie. Jeszcze aby wakacje, to rodzice musicie sami, bo wakacje są bez katechezy. A potem znowu od września będzie znowu mówić o tych pierwszych piątków miesiąca. Także każde dziecko będzie na to też miało pamiąteczkę. Tam się pisze daty pierwszego piątku miesiąca. Na chwilę poświęca. Teraz słuchajcie, żeby was nie trzymać. Cieszę się bardzo. Dzieci, zadowolony jestem. Tam bym zdenerwowany, bo czwarta klasa gorzej wypadła. I tyle długie na koło z nimi, starsze dzieci. I trochę ludzie dorośli, wszystko się razem kochało do tej Komunii Świętej, dlatego tego będą, żeście nie popełnili, za to będę wam wielki zadbać. Udzielę błogosławieństwa, ci tu już stojąc na dworze, przypomnisz sobie pójść do domu na przykład, czy nie są związane z Komunią Świętą, ja poświęcę pamiątki, będę sprzytał z nazwiska, z imienia każde dziecko, które przyjdzie po pamiątkę, a pan kamerzysta was fotografuje na kamerę i pokażę was aż Warszawy, kieruje, żeby je już dobrze wieczorem oglądajcie już, tak dobrze zanieść. No. Pan z wami. I was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźmy w pokoju z Chrystusem. Głównie będą dzięki. Boże, Twe Słowo Święta, wszystko desu błogosławieństwo na te pamiątki pierwszokomunijne i wszystkie pamiątki, które macie przy sobie, rodzice, na przykład torebka, czy łańcuszki złote, może srebrne, cokolwiek macie, poświęcam od razu tym dzieciom. Niech Twoje błogosławieństwo spocznie i sprawa, aby każdy, kto będzie się nim zgodnie z wolą Twoją posługiwał, otrzyma łaskę, której Cię prosi przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przejdziemy przez kościół, dobrze? Kto ma właśnie przy sobie jakieś pamiątki, to wszystkie poświęcam, dobrze? Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie, to nasze serce Pana Jezusa, tak na obrazku. Teraz tutaj, tutaj chodzi na wszystko. Zdaniany Kruszowski. Proszę bardzo, skarbuś. O, dobrze, pokaż. Marcin Budzik. Proszę bardzo. Łukasz Kniewski. Właśnie. Michałaj Nikulski. Tak, dobrze. Natalia Szymańska. Martusia Panek. O, tak. Panek. Nasze mary, proszę bardzo. O, Kasperek, Rafałek i Deski, ma dwa imiona. Jednego jeszcze króli się, no. Dzieci. Proszę bardzo. Kamilek Marczewski. Myślicie? Mateuszek Bułkowski. Tylko ten, co mówi, przeczytam przed komunią i po komunii, to ma książeczki w dach, dobrze? O, proszę bardzo.
Faruja na wodka. O, też mam tutaj inne fary, sam, nie? Proszę bardzo. Mateuszek Rejnik. O, proszę bardzo. Ślicznie. Krystianek Rodziński. O. Proszę. Danielek Księgski. Też ma imię biblijne sprawozdanie. Monisia, Proszę bardzo. Oleńka Czajkowska. Piotruś Kowalczyk. Mogę tu gdzieś tam przed mszą? Nie. Tu masz książeczkę, nie masz. Tu mówi to dobrze. O, dobrze. Wiecie. Paweł Pugowski. Czy tam celowo, żeby wszyscy wiedzieli, co macie, nie? O, ogłoszenie. Dobrze, to masz książeczkę, tak? Ślicznie, to trzymaj to, bo masz książeczkę, dobrze? Ślicznie. Bartuś. Proszę bardzo. Jeszcze czytam. Mateuszek Romanowski. Ślicznie. To. Masz to przyciąg, dam ci, dobrze, no, w porządku. Monisia Budzik. Ślicznie, no. Ślicznie, dobrze, to będzie. Wyciążki.